Otrzymują od Was pytania, czy fundacja rodzinna jest dobrym rozwiązaniem, bo może należałoby postawić inny rodzinny wehikuł inwestycyjny. A jeśli tak, to jaki? Warto wiedzieć, jakie alternatywy istnieją w dzisiejszej Europie, zanim podejmiesz decyzję, w którym kierunku pójdziesz. Dlatego opowiem Wam dziś o spółce holdingowej w Unii Europejskiej. Cześć! Jeśli zastanawiasz się, jak poukładać Twoje aktywa, czy założyć polską fundację rodzinną, a jeśli tak, to czy jest to na pewno jedyne rozwiązanie, z jakiego możesz skorzystać, to jesteś we właściwym miejscu. Założyłam ponad 300 spółek inwestycyjnych oraz funduszy w Polsce i na świecie. Na moim kanale Wealth Advisor Anna Maria Panasiuk dowiesz się, jak wybrać własny wehikuł inwestycyjny, na co uważać, jak uniknąć niechcianego ryzyka podatkowego. Polskiej Fundacji Rodzinnej dedykowałam kilka ostatnich odcinków. Wspomniałam również o spółkach holdingowych. Dziś chciałabym powiedzieć o tym, jakie alternatywy możesz znaleźć w dzisiejszej Europie. Będę dziś mówiła o regulacjach podatkowych dla najbardziej popularnych holdingów w Europie. O Holandii, Luksemburgu, o Cyprze. Wspomnę również o regulacjach w Szwajcarii, bo o Szwajcarię często ostatnio pytacie. Zanim przejdę do omówienia regulacji w poszczególnych krajach europejskich, zatrzymał się na chwilę nad tym, co to jest spółka holdingowa. My w Polsce również mamy spółkę holdingową. To nowy reżim podatkowy, który daje nam możliwość uzyskania zwolnienia nie tylko dla dywidend, ale również dla zysków kapitałowych ze sprzedaży udziałów albo akcji w spółkach zależnych. Nasze polskie regulacje weszły w życie w styczniu 2022 roku, czyli całkiem niedawno. Tymczasem takie same regulacje obowiązują w całej Europie już od dawna, w niektórych krajach od dziesiątek lat. Najbardziej popularnym na świecie holdingiem była, od kiedy pamiętam, spółka w Holandii. W latach 80. czy 90. używało się tak zwanej Dutch Sandwich, to jest spółki holenderskiej, razem ze spółką na Antylach holenderskich. Spółka holenderska stanowiła wówczas bramę do Europy dla inwestorów z całego świata. Od tamtego czasu bardzo wiele się zmieniło, ale nie da się Holandii odmówić dobrej pozycji międzynarodowej. Jeżeli naprawdę planujesz postawić dobry holding, nie przerażają cię koszty obsługi prawnej, koszty zatrudnienia z tym związane, to Holandia nadal jest dobrym rozwiązaniem. Na czym polegają regulacje holenderskie? W Holandii możesz założyć spółkę BV lub NV. Podatek dochodowy, jaki płacą spółki w Holandii, wynosi 25,8%, zaś pierwsze 200 tysięcy euro podatkowane są obniżoną stawką 19%. Zwolnienie z opodatkowania natomiast będzie dotyczyło dochodów spółek holenderskich, jeśli jest uzyskane z tak zwanej participation exemption, czyli z dywidend lub zysków kapitałowych, o ile źródło stanowi inwestycja kwalifikowana. Będzie to w sytuacji, kiedy spółka holdingowa będzie posiadała co najmniej 5% kapitału w spółce zależnej oraz jeśli ta spółka zależna nie będzie inwestycją pasywną, ale celową inwestycją w holdingu. W mojej ocenie to jedne z bardziej liberalnych warunków zwolnienia dywidendy czy zysków kapitałowych w Europie. I tutaj uwaga. W praktyce Holandia to kraj, który dziś bardzo mocno pilnuje substance. O substancji spółki można mówić bardzo dużo. Ja poświęciłam temu tematowi specjalny odcinek pod tytułem Czy Twoja zagraniczna spółka jest bezpieczna? Link do niego umieszczam poniżej. Możesz się z tym materiałem zapoznać. A my przejdźmy do Luksemburga, bo Luksemburg stanowi dziś bardzo popularną alternatywę dla Holandii. W Luksemburgu możesz założyć bardzo wiele różnych wehikułów inwestycyjnych. To kraj, który oferuje najbardziej rozbudowaną infrastrukturę prawną przeróżnych funduszy, holdingów, spółek finansowych, inwestycyjnych. Ogranicza się do kwestii holdingu, który możesz postawić albo w formie spółki SAR, albo SA. Dochody kapitałowe spółki holdingowej w Luksemburgu są opodatkowane tak jak dochody operacyjne tej spółki według standardowej stawki podatku dochodowego do osób prawnych. W dużym uproszczeniu stawka podatku dochodowego w Luksemburgu wynosi mniej więcej 25%. Ale w Luksemburgu obowiązuje również wealth tax, czyli podatek od aktywów, który płacą spółki holdingowe. Jest minimalny podatek, który co roku trzeba zapłacić bez względu na to, czy spółka coś zarobi, czy posiada. Luksemburg jest
dzisiaj bardzo popularny, bo oferuje wiele różnych ulg podatkowych dla instrumentów finansowych czy spółek holdingowych. Zarówno dywidendy, jak i zyski kapitałowe uzyskane przez spółkę holdingową będą zwolnione z opodatkowania, gdy ta korzysta z participation exemption. I kiedy to ma miejsce w Luksemburgu? Z participation exemption będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy spółka posiada co najmniej 10% udziału w spółce zależnej przez okres co najmniej 12 miesięcy, więc mamy dodatkowy warunek okresu trzymania udziałów. Ale czy zawsze to musi być 10%? W przypadku Luksemburga niekoniecznie. Udział w kapitale nie ma znaczenia, jeżeli wartość nabycia udziałów spółki zależnej wynosi co najmniej 1,2 miliona euro, gdy chcemy skorzystać ze zwolnienia dla dywidendy i z takiego samego zwolnienia będzie mógł skorzystać zyski kapitałowe ze zbycia udziałów, jeżeli wartość nabycia tych udziałów wynosił co najmniej 6 milionów euro. Luksemburg to jurysdykcja stworzona dla funduszy inwestycyjnych i spółek finansowych. I jeśli myślisz o dobrym międzynarodowym standingu dla twojej spółki, to na pewno jest to dobry adres. Zauważyłam, że wielu z was preferuje cieplejsze regiony Europy, i wtedy bardzo często rozmawiamy o Cyprze. Cypr obecnie wraca do łask. Nie ma tam dziś bezrobocia, a polski biznes dobrze się tam rozwija. Możecie o tym posłuchać w ostatnim moim wywiadzie ze Stellą Kołkonis. Link do wywiadu zamieszczam poniżej. Jak wygląda podatek dochodowy dla spółek zarejestrowanych na Cyprze? Wynosi on 12,5%. W niektórych przypadkach pasywny dochód spółki może podlegać również opodatkowaniu podatkiem od obrony, tak zwany SDC, dlatego należy uważać, jak układasz swoją spółkę inwestycyjną na Cyprze. Przedsiębiorcy bardzo nie lubią dowiadywać się, że muszą zapłacić na przykład 30% podatku od odsetek. Ale przejdźmy do reżimu holdingowego. Na Cyprze nie ma podatku od zysków kapitałowych. Dochody ze zbycia tak zwanych titles, a te obejmują na przykład udziały lub akcje, są zwolnione z podatku bezwarunkowo. Oznacza to, że spółka nie musi spełnić żadnego warunku, jaki przewidziany jest w innych krajach w Europie. Na Cyprze, tak jak w każdym innym kraju, musisz wybudować substancję swojej spółki, zatrudnić tam ludzi, utrzymywać biuro. To z Cypru mają być zarządzane twoje aktywa, jeśli naprawdę chcesz sięgnąć po spółkę holdingową w tym kraju. Te zasady oczywiście dotyczą każdej spółki holdingowej w Europie i na świecie, ale pamiętaj, że Cypr jest cały czas pod lupą w wielu krajach. Przejdźmy teraz do kompletnie innej lokalizacji, a mianowicie do spółki holdingowej w Szwajcarii. Spółka inwestycyjna w Szwajcarii. Inaczej to brzmi, prawda? Dywidenda uzyskana przez twoją szwajcarską spółkę inwestycyjną będzie zwolniona z opodatkowania, o ile będzie stanowiła tak zwaną kwalifikowaną inwestycję. Co to oznacza? To oznacza, że twój szwajcarski holding posiada co najmniej 10% udziału w spółce wypłacającej dywidendę przez okres jednego roku, albo wartość udziału wynosi co najmniej 1 milion franków. Kolejny system nieco bardziej liberalny niż holding w Polsce, bo w Polsce musisz trzymać udziały przez 2 lata. To samo dotyczy zysków kapitałowych ze zbycia udziału w Szwajcarii. Będą one zwolnione z opodatkowania, jeżeli twój holding w Szwajcarii posiada co najmniej 10% udziałów przez okres co najmniej jednego roku. I tutaj uwaga, Szwajcaria nie jest typową lokalizacją dla spółek holdingowych. Postawienie spółki w Szwajcarii trzeba bardzo dobrze przemyśleć, chociażby ze względu na fakt, że w Szwajcarii są bardzo wysokie podatki od dywidend wypłacanych przez spółki już do udziałowców. Z drugiej strony, w Szwajcarii nie ma podatku od zysków kapitałowych dla dochodów prywatnych. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, zapraszam. I do zobaczenia za tydzień.